10 najciekawszych filmowych postaci. Dziś przedstawiam Wam listę 10 najlepszych, naszym zdaniem, filmowych postaci. Zdaję sobie sprawę, że wiele ciekawych kreacji zostało pominięte, ale jest tylko 10 miejsc. Ranking opracowany przy współpracy z Niezmyślam. 10. Leon, płatny zabójca, tytułowy bohater filmu Leon Zawodowiec, Luca Bessona z 1994 roku. Groźny i niezbyt inteligentny morderca opiekuje się Matyldą, osieroconą dziewczynką. Niezwykłe połączenie groźnej męskiej natury z dziecięcą delikatnością. 9. Jack Sparrow, główny bohater serii Piraci z Karaibów, grany przez Johnny'ego Deppa. Owa postać zdobyła rzesze fanów na całym świecie, głównie ze względu na charakterystyczny styl bycia oraz niezwykły humor. 8. Julian Slink, jeden z bohaterów serialu Blood Drive. Choć serial nie odniósł większych sukcesów, to jest naprawdę godny polecenia. Slink jest organizatorem wyścigu krwi, w którym z jednej strony tworzy wspaniałą rozrywkę dla krwawego tłumu, a z drugiej zmaga się z korporacją, która chce wpływać na każdą jego decyzję. 7. Jeff Chelios, główny bohater filmów z serii Adrenalina, grany przez Jasona Stathama. Jeff Chelios jest najlepszym w mieście płatnym zabójcą działającym dla mafii. Wiecznie ma problem, gdyż aby przeżyć, musi regularnie podnosić w swoim organizmie poziom adrenaliny. 6. Jason, główny bohater mojej ulubionej serii slasherów Piątek 13. Jason to oszpecony mężczyzna mordujący ludzi w zemście za śmierć swojej matki. Po raz pierwszy pojawia się w Piątek 13 2, zaś kultową hokej maskę zakłada po raz pierwszy w trzeciej części. 5. John Rambo, bohater filmów akcji z serii Rambo, uosobienie twardzieli i mężczyzn żołnierzy w kinie. Rambo grany jest przez Sylwestra Stallona. Ciekawostka, najwięcej dzieci w Polsce otrzymało imię Sylwester w 1982 roku, czyli w roku premiery filmu Rambo Pierwsza Krew. 4. Oficer Jason Dixon, jeden z policjantów z filmu 3 Billboardy za Ebbing, Missouri z 2017 roku, grany przez Sama Rockwella. Policjant świr, rasista i homofob, który przeżywa powolną zmianę ze świra w jeszcze większego świra, ale już takiego pozytywnego. 3. Rocky, bokser z serii filmów Rocky, grany przez Sylwestra Stallona. Historia, która jest dla wielu inspiracją, zaś sam Rocky jest symbolem walki o swoje, pięcia się na szczyt i spełniania marzeń. 2. Gollum, postać literacka pojawiająca się we Władcy Pierścieni i Hobbicie, zekranizowana przez Petera Jacksona, a grana przez Andy'ego Serkisa. Jeden z tych bohaterów, którzy wyszli dużo lepiej niż w książce. Niesamowita mimika oraz charakterystyczne ruchy postaci stały się częścią popkultury. 1. Hannibal Lecter, jeden z głównych bohaterów powieści Thomasa Harrisa, Czerwony Smok, Milczenie Owiec, Hannibal i Po drugiej stronie maski oraz główny bohater filmów pod tymi samymi tytułami, opartymi na powieściach. Postać kojarzona jest głównie z Anthonym Hopkinsem, który idealnie odwzorował psychopatyczne elementy charakteru postaci i w swoim spokoju pokazał czyste zło. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną deszkę i koniecznie zajrzyjcie na kanał Niezmyślam. Cześć!